Poziom nauczania zawodowego w suwalskich szkołach chcą wzmocnić władze miasta. W tym celu samorząd wyda prawie 5 milionów złotych na staże, kursy szkolenia i doposażenie sal. Całość pod nazwą Suwalskie Centra Zawodowe. Inauguracja przedsięwzięcia odbyła się dziś w Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkanie z przedsiębiorcami, nauczycielami i uczniami rozpoczął Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Chcemy wzmocnić kształcenie zawodowe w naszym mieście. Mamy 3 szkoły zawodowe. Chcemy przemodelować w ogóle kształcenie w tych szkołach. Chcemy przede wszystkim doposażyć te szkoły. Chcemy pokazać dzisiejszej młodzieży, że warto uczyć się konkretnego zawodu i oczywiście te elementy, które mają wspierać kształcenie zawodowe, one są różne. I stypendia, które będą przyznawane uczniom szkół zawodowych i oczywiście będą kursy i szkolenia takie specjalistyczne. Prezydent liczy, że program pomoże lepiej przygotować uczniów suwalskich szkół do pracy. Czesław Renkiewicz nie kryje, że przedsiębiorcy od dawna narzekają na jakość kształcenia. Zarzucają, że kształcenie rozmija się z potrzebami rynku pracy. Mam nadzieję, że 3-letnia realizacja tego programu, tego projektu, bo ten projekt trwa 3 lata, przyniesie nam takie efekty, że będziemy mieli mniej narzekań ze strony przedsiębiorców, pracodawców, że ta dzisiejsza młodzież nie jest przygotowana do podjęcia konkretnej pracy w danym zawodzie. A takie narzekania były? Były cały czas i tutaj co oczywiście idzie w naszą stronę jako organu prowadzącego krytyka i to myślę, że słuszne ze strony pracodawców, że niestety to kształcenie zawodowe rozmija się z potrzebami dzisiejszego rynku pracy, a w szczególności z potrzebami suwalskich firm, że ten młody człowiek nie jest przygotowany do podjęcia pracy, generalnie tego zawodu nie opanował, kształcąc się kilka lat w szkole zawodowej. No i chcemy to zmienić, chcemy to poprawić. W ocenie prezydenta u podłoża problemu leży fakt, że firmy mocno wyprzedziły jakość i metody nauczania. To nie tylko wina nauczycieli, bo dzisiaj chcemy przywrócić modę na kształcenie zawodowe. Nie tylko na kształcenie humanistyczne, kształcenie w liceach ogólnokształcących. Chcemy właśnie pokazać młodzieży, że warto uczyć się konkretnego zawodu. Oczywiście i programy nauczania wymagają zmiany i wiemy, że musimy wzmocnić również nauczycieli. Niestety świat tak poszedł bardzo do przodu. Technologicznie dzisiaj nasze firmy są w XXI wieku, a my, co chodzi o jakość nauczania i metody nauczania, zostaliśmy troszeczkę w tyle, no i trzeba ten stracony czas nadrobić.